W meczu 18 kolejki rozgrywek grupy drugiej kalickiej klasy A LZS Mikorzyn przegrał z KS Hanulin 1-2. Było to bardzo ważne starcie dla obydwu zespołów. Zarówno Hanulin, jak i Mikorzyn walczą o pozostanie w klasie A. Jesienią Hanulin wygrał na własnym obiekcie 3-1 i teraz, odnosząc także zwycięstwo, zrównał się punktami z tą drużyną, ale ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań, co może mieć później znaczenie duże przy ostatecznej kolejności tabeli. Wynik spotkania otworzył już w drugiej minucie Adrian Kurzawa, który wykończył skutecznie dośrodkowanie z rzutu wolnego. W 68 minucie na 2-0 podwyższył Kamil Sałamacha. W 84 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Adrian Lenek strzałem głową zmniejszył rozmiary porażki. W niedzielę Mikorzyn grać będzie na wyjeździe w Olszowie, natomiast Hanulin na boisku w Kępnie spotka się z Rychtanem z Koroszów. Palił.